Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Także proszę Państwa, my dzisiaj taki dzień wolny mamy i też nasze te pracowniczki z Vivus nie pracują, internet nie działa tak jakbyśmy chcieli, bo ludzie naciskają, ale i bank też nie działa, sobota i niedziela, no to jak nie działa, to kościoły otwiera się i niech się modlą, proszę Państwa, bo oni myśleli, że Polaków zapędzą tutaj do supermarketów i Chińczyk będzie kasę zbierał, gromadził. Niestety Chińczyk przegrał tutaj w systemie moherowej Warszawy, no bo lepiej niech się oni bardziej pomodlą. No, także buziaczki i proszę jeść kaczki, także proszę Państwa, czy oszą Wola Park, czy oszą na jubilerskie, one wszystkie będą zaraz zamknięte na sobotę i niedzielę i Bogu dzięki. No, proszę Państwa, myśmy się wzięli za robotę, za pracę, tworzymy spektakle, filmy, no, ale przypominamy, proszę Państwa, Jahwe Boga, naszego Boga, proszę się nie bać Boga. Bóg to, proszę Państwa, widzę, że nawet słowackiego ludzie cytują, ale to tylko dlatego, że ja powiedziałam, że w kordianie słowacki umieścił imię Boże Jehowa i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Ale to nie tylko dla słowackiego imię Boże Jahwe, Jehowa było czymś bardzo oczywistym. Dla Mickiewicza, dla różnych innych ludzi, nawet tak jak wspominam, mnóstwo faktów i szczegółów. Na monecie niemieckiej jest Jehowa. W Lidzbarku, w armińskim kościele rzymskokatolickim nad ołtarzem jest JHWH tetragram, czyli Jahwe, Jehowa. Proszę Państwa, nazwy geograficzne, imiona własne, na przykład Jozue, znaczy to samo co Jezus. A co znaczy Jezus? Jehowa jest zbawieniem, Jahwe jest zbawieniem, czyli Jehoszua, Jehoszua. Proszę Państwa, my, jak to tutaj mówią, że nie są to Żydzi, to oni nie mają może zielonego pojęcia, nie są w stanie rozumieć i wiedzieć, że u Izraelitów wszędzie było Jahwe, bo teraz to niektórzy się boją Boga. Może się nie boją, może tego nie rozumieją, że może kojarzą sobie Boga z dewocją, ze średniowieczem i z linią pisowską. Tak, nienawidzą tego średniowiecza, bo tylko, że może to w literaturze gdzieś opowiadać, bo ciekawe średniowiecze. Ale to średniowiecze było, proszę Państwa, kiedyś. Gdy nadaje nasze radio, to FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra, już jest XXI wiek, na litość boską, przecież ludzie mogą zrozumieć to, że Jahwe to imię samego Boga i występuje zaraz jak strzelę, to może ktoś tu padnie. 6000 razy w Piśmie Świętym, w Biblii. Czy nie jest to imię bardzo często używane? Czy nie używano tego imienia bardzo często? Oczywiście, że używano tego imienia. Także proszę być z nami i zobaczycie, że to imię Boże Jahwe było czymś bardzo oczywistym, było chlebem powszednim, ale szatan, diabeł zrobił tak. Także proszę uważać, czy się nie jest przypadkiem pod wpływem szatana diabła. Szatan diabeł zrobił tak, że tego imienia wcale nie ma. No, czwarte wydanie Biblii Tysiąclecia, tak jak w drugim wydaniu Biblii Tysiąclecia, 6000 razy było Jahwe, tak w czwartym wydaniu ani razu. Także zobaczcie Państwo, jak diabeł może pokierować Wami. Także nie dajcie się, nie bójcie się tego imienia Bożego Jahwe. Nie bójcie się tematyki Boga, Stwórcy, prawda? No przecież to chyba jasne i oczywiste, że coś z czego pochodzi. Tak bardzo inteligentny, myślący świat przecież nie powstał sam. A no właśnie. Także nie unikajcie tematyki Boga. Może ten Bóg był, jak to człowiek w krzywym zwierciadle, wypaczony, wynaturzony, przekrzywiony. Tak samo i Boga się opowiadało źle. Czyli te klechy, jak wyrzuciły imię Boże Jahwe z Biblii, to przy okazji też opisywały tego Boga jako jakąś szkaradę, jako jakiegoś, proszę Państwa, dziada z siwą brodą, który z nieba patrzy się, a nic nie gada. Okazuje się, że to Zeus, bo tak klechy pokręciły z diabłem i z tą całą mafią, to była cała mafia, proszę Państwa, żydowsko-watykańska, że oni wzięli tego Zeusa, wkleili do
teorii Boga prawdziwego, co było śmieszne. Wyrzucili imię Boże Jahwe, a wkleili Zeusa, bo ten dziad z brodą to był Zeus, on nie był sam. Przed nim była taka kobieta. Przyjrzyj się na ilustracjach, przyjrzyj się, człowiecze, to zobaczysz. No, także widzicie Państwo, taki Bóg zły, brzydki w krzywym zwierciadle, to ja też bym chciała takiego Boga. No, ale ja rozumiem ludzi, którzy oszukani zostali, zwiedzeni, bo pokazano im Boga złego z zwierciadła krzywego. Także proszę wziąć te poprawki, że Bóg jest wspaniały, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, mówimy, święć się imię Twoje, czyli że gdzieś to imię Boże było, oczywiście, że zostało zapodziane, zagubione, ale to zrobiono celowo i specjalnie, i diabeł, i szatan, i klechy, i cała ta mafia, jeszcze raz powtarzam, żydowsko-watykańska, kiedyś jak dorwałam gazetę Fakt Zwykły, no to nawet mamy tutaj w internecie pokazane zajścia w Watykanie, jak to papieże się wybijali, jak to, co tam było, że była masoneria, że ci Żydzi tam działali wcześniej, dlatego mówimy mafia żydowsko-watykańska. Nic nie zmyślamy, a jeszcze jakbym tu dodała słowa Janka Macieja Witka, jak on by tutaj zaczął szczekać, to państwo byście trupem padli. No, tak nienawidził tych oszustów wszelkich, którzy też może nie byli winni, w jakimś tam momencie zostali po prostu zwiedzeni. Ale my nie dajmy się, jest, przepraszam bardzo, XXI wiek, dojść można wszędzie. Ja myślę tutaj o lekturze, o literaturze, lekturze właściwej, Pismo Święte, Pismem Świętym. Pismo Święte jest za trudne tak zrozumieć człowiekowi, który przychodzi z ulicy. To trzeba studiować Pismo Święte, a studia to przez całe życie, a nie przez 5 tylko lat, bo oni myśleli, że są najmądrzejsi. Głupio chytrzy, najmądrzejsi z całej wsi Warszawa. Nie wolno tak, nie wolno tak myśleć. Studiuje się Słowo Boże z pokorą całe życie, bo tam jest tyle tego, tyle pięknych rzeczy, które można, no, to trzeba analizować z Duchem Bożym, modląc się, prosząc Boga w modlitwie. To nie jest tak, że to samo przyjdzie. Trzeba z wysiłkiem i prośbą i modlitwą, z modlitwą, z pokorą, szczerze. I czytaj nasz dziennik.